Rozmowa dnia Radia Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś przewodniczący Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Michał Jaros. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Wrocław i Dolny Śląsk. Sporo się wczoraj wydarzyło. Zaczniemy od orędzia pana prezydenta, marszałkiem seniorem Marek Sawicki z PSL, premierem Mateusz Morawiecki, tak pan prezydent Andrzej Duda zadecydował. No i co pan na to powie? Wie pan co? Moim zdaniem Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda wyraził swoim orędziem zainteresowanie do takiej funkcji syndyka masy upadłościowej PiS. I to, co wczoraj zrobił, to tak naprawdę widać, że nie umie liczyć, a jeśli liczy, to tylko i wyłącznie na to, że rozwali prędzej czy później PiS. A to, co zrobił, to tak naprawdę wyprowadził pana premiera Morawieckiego na lód. I po tym lodzie, pan po kruchym lodzie ciężko się stąpa i może naprawdę, jak się wyjdzie na środek jakiegoś akwenu, jeziora, to można paść do wody. To panie pośle, jak pan sobie wyobraża za kilka dni to wszystko, co się wydarzy przy Wiejskiej w związku z decyzją pana prezydenta? Czego będziemy świadkami? Będziemy świadkami Sejmu, który zostanie otworzony przez doświadczonego parlamentarzystę, mojego kolegę posła z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zawsze jest tak, że to takie osoby cieszące się dużą estymą, tak nie tylko ze względu na wiek, ale przede wszystkim też ze względu na osiągnięcia, doświadczenie. Dzisiaj Marek Sawicki jest desygnowany na marszałka seniora, ale pamiętam czasy, jak to politycy obozu rządzącego, politycy PiSu atakowali strasznie Marka Sawickiego. Więc cieszę się, że to będzie on otwierał to posiedzenie Sejmu. I na pewno jest taki czas, że wszyscy oczekują, żebyśmy już mogli tworzyć ten rząd, bo my jesteśmy gotowi. Tak jak wczoraj powiedział premier, przewodniczący jeszcze, były premier i przyszły premier Donald Tusk, bo tego nikt tego biegu, tej wody w rzece już nikt nie zawróci. Będzie po prostu premierem Donald Tusk i on to wczoraj powiedział, że jeszcze przed 11 listopada wszyscy zobaczą, jak szefowie, liderzy tych największych partii opozycyjnych podpisują ze sobą porozumienie. No to płynnie przejdziemy faktycznie do tego, co się wydarzyło w stolicy regionu wczoraj. Premier Donald Tusk odwiedził wrocławskie Jagodno i też trochę Wojszyce siłą rzeczy, gdybyśmy byli tacy dokładni, jeśli myślimy o topografii miasta, ale to są oczywiście didaskalia. Pan premier powiedział o wielu rzeczach. Zacznijmy od tego, kiedy wy realnie faktycznie możecie przejąć władzę, to znaczy kiedy zaprzysiężenie nowego rządu, jeszcze opozycji, a już za kilka tygodni nowej władzy. Raczej to będzie przełom listopada i grudnia, początek grudnia, więc tak pod choinkę będzie nowy rząd dla wszystkich. I od czego zaczynacie? Bo tak wczoraj przysłuchiwałem się temu spotkaniu. Mam wrażenie, że pan premier czuł się naprawdę swobodnie i dobrze tam w trakcie spotkania. Nawet pozwalał sobie na żarty. Jagodno to problemy Wrocławian w soczewce, czyli korki, kiepska infrastruktura, brak tramwaju, etc. Nawet nie będę wymieniać, bo wiele razy mieliśmy okazję tutaj rozmawiać o tym wszystkim w tym studiu. Czy pan premier to zauważył? No tak, oczywiście. Nawet chyba wchodząc na spotkanie to oznajmił, że dojazd z Krzyków na inną część Krzyków, czyli na Wojszyce, był wyjątkowo utrudniony, więc potrzebujemy takich rozwiązań cywilizacyjnych, dobrej komunikacji publicznej, która będzie alternatywą dla samochodu. Jak pan sądzi, uda się na przykład tramwaj na Jagodno przyspieszyć, żeby on tam w końcu dojechał na tę zaplanowaną wiele lat temu pętlę? Wie pan co, tramwaj na Jagodno to jest moim zdaniem kwestia dobrej woli i ta dobra wola jest i to kwestia dobrego planu, dobrej organizacji. No PKP kilka dni temu ogłosiło, że będzie budować wiadukt. Wie pan co, ale to, że będzie budować wiadukt, to jest jeszcze kwestia czasu. Najpierw projektują ten wiadukt, więc to jest jeszcze, wie pan, jest to jakiś czas, na który poczekamy na ten wiadukt. Natomiast są dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie to jest oczywiście wynieść linię kolejową na wiadukt, tak żeby można było swobodnie przejechać tramwajem, ale też są rozwiązania, które są
osób na świecie. Ja widziałem takie rozwiązania chociażby na naszą południową granicą w Czechach, a nawet w Polsce. Co prawda ta linia jest mniej obciążona, mówię, linii kolejowej, ale jest skrzyżowanie linii kolejowej i tramwajowej. Gdzie, w Toruniu. Tak, w Toruniu, gdzie są trakcje, gdzie można krzyżować trakcje i tory to tramwajowe, prawda, a także kolejowe, więc takie rozwiązania techniczne jest możliwe. Kwestia też dobrej woli w kontekście zmiany rozporządzenia i to jest moim zdaniem dzisiaj ten pierwszy etap, który można zrobić właśnie poprzez to rozporządzenie, które umożliwiłoby i odblokowało projekt właśnie tramwaju na Jagodnie, niezależnie od tego, kiedy PKP zrealizuje no, chociażby tą ten nasyp i wyniesienie linii kolejowej na ten poziom wyżej, żeby się nie krzyżowały te linie tramwajowe i kolejowe. To jest ten pierwszy etap, mam na myśli oczywiście o tym zmianie rozporządzenia jest do zrobienia. No, zresztą myślę, że to jest oczekiwanie nie tylko mieszkańców Wojszycy Jagodna, którzy pokazali swoją niezłomną postawą. Oni oczekują nie tylko tramwaju na Jagodna, ale oczekują też, żeby zagospodarować klin. Ten zielony klin. No tak, to był kolejny wątek, który tam wczoraj wybrzmiał. Trochę mam takie wrażenie, że ten tramwaj na Jagodnej, ten klin jest jak Yeti. Więc w związku z tym musimy doprowadzić do sytuacji, że powstanie tam park, czy takie miejsce, park, czy las i park, tereny rekreacyjne, a także dla ludzi. Oczywiście, ale to jest o tyle ciekawe i symboliczne na swój sposób, jak się przysłuchiwałem wczoraj temu wszystkiemu, bo wśród uczestników tego spotkania był też między innymi właśnie pan prezydent Jacek Sutryk. I te wszystkie bolączki, o których wczoraj wrocławianie mówili w kontekście Jagodna, ale też co mógł sam pan premier Tusk zauważyć, jadąc na ulicę asfaltową, gdzie to spotkanie się odbywało, a jeszcze pech chciał, że Wrocław wczoraj generalnie po południu po prostu tonął w korkach. To jak pan sądzi, jakie to było świadectwo dla pana prezydenta? Niech rozstrzygną to inne osoby. Ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o tym, że no, a mamy pan jako tutaj w pewnym sensie gospodarz tego spotkania, co pan czuł? Czy to nie jest, mówiąc wprost, lekka paranoja, że w godzinach popołudniowych, żeby przejechać w ramach tej samej dzielnicy z jednej ulicy na drugą, potrzeba naprawdę bardzo wielu minut? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem już na samym początku, Wrocław zasługuje na rozwiązanie cywilizacyjne, na sprawną komunikację publiczną, która będzie realną alternatywą dla samochodu. Jeżeli tej komunikacji publicznej nie będzie, nie mówię tylko i wyłącznie o tramwajach, ale też autobusach czy pociągach, to my będziemy w tych korkach tuneli. Wrocław zasługuje na to, żeby być miastem, no, jeśli nie bez korków w 100%, to przynajmniej z mniejszą ilością korków, ale też to jest kwestia współpracy i organizacji tego nie tylko w samym mieście, ale również z gminami ościennymi, zarówno z tymi 10 gminami, które graniczą z Wrocławiem, które są bardzo blisko. To są rozwiązania komunikacyjne, takie jak chociażby organizacja przystanków kolejowych, parkingów dla samochodów, rowerów, dojazdów do tych parkingów z poszczególnych miejscowościach, a także już usprawiedliwienie tej komunikacji zarówno w gminach, jak i w samym Wrocławiu. To jest wielki plan, który przed nami. My potrzebujemy ustawy metropolitalnej, którą PiS zablokował 8 lat temu. O czym też regularnie tutaj mówimy na tej antenie. Ja też o tym mówię. Jestem orędownikiem tej sprawy. Proszę mi wierzyć, obiecuję, że doprowadzimy do tego, że nie tylko ustawa metropolitalna będzie, ale też usprawnimy komunikację we Wrocławiu i w całej aglomeracji wrocławskiej. A kiedy? Proszę dać nam dać nam czas na to, żebyśmy wdrożyli chociażby ustawę metropolitalną, żeby powstał Związek Metropolitalny. Czyli kiedy, panie pośle? Panie redaktorze, tak szybko jak się da. No dobrze, to przenieśmy się zatem do wrocławskiego ten projekt ustawy został złożony już w Sejmie dawno temu. Ja wiem. Mało tego, wcześniej był projekt ustawy, którą nawet podpisał pan prezydent Andrzej Duda. Natomiast pani premier Beata Szydło, o czym mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia muszą wiedzieć, no, zablokowała ten projekt ustawy, nie wydając rozporządzeń i wprowadziła nowy projekt ustawy, który daje tylko i wyłącznie utworzenie metropolii na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Czyli jak a rozumiem, tego nie ma na przykład we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, czyli teraz, jak rozumiem, wyjmujecie z szuflady ten projekt, może go lekko odświeżacie, głosujecie i działacie. Wprowadzamy rozporządzenia. Świetnie. I działamy, tak. No dobrze. Ale najpierw, panie redaktorze, musi być rząd. To prawda. To przenieśmy się jednak faktycznie do wrocławskiego ratusza. Kiedy Platforma Obywatelska będzie miała tam swój klub? Panie redaktorze, my realizujemy, będziemy realizowali oczekiwania, które stawiają przed nami wyborcy.
O wszelkich takich możliwych ruchach, o których pan mówi, będziemy informowali na pewno wcześniej. Proszę, i znowu muszę zapytać, kiedy, panie pośle? Będzie taki czas, panie redaktorze, że jeżeli będą decyzje polityczne, to będą też informacje w mediach. A do końca roku to zrobicie? Panie redaktorze, mamy poważne rzeczy, jak chociażby kwestie związane z budżetem, nie tylko z budżetem miasta, ale z budżetem województwa. Są bardzo poważne kwestie do rozwiązania, chociażby bilet aglomeracyjny, ale też i chociażby na przykład projekt tramwaju na Jagodno. Chcemy, żeby rozpoczęła się praca nad tą kwestią, więc chcemy zaplanować na przykład kwoty w budżecie na przyszły rok. Więc to już jako klub Platformy Obywatelskiej? Są radni Platformy Obywatelskiej, którzy są, wywodzą się z Platformy. W związku z tym przed nimi też zadanie. Są też radni z chociażby z tego okręgu, o którym mówiliśmy, czyli z Wojszyc, z Jagodna, Sołtaszyna. Im powinno na tym zależeć. W związku z tym myślę, pan że tak będę ich dopingował i mobilizował. Pan tak odpowiada, żeby nie odpowiedzieć, co jest na swój sposób urocze oczywiście u was polityków, ale myślę, że wyborcy i mieszkańcy oczekują konkretów. Czy do końca roku klub Platformy Obywatelskiej we wrocławskim ratuszu powstanie? Tak, nie, nie panie wiem. Redaktorze, tak jak powiedziałem wcześniej, decyzje polityczne zapadają, a potem informujemy media. Dobrze. W związku z tym proszę wierzyć, że w momencie, kiedy będzie decyzja polityczna, będziecie państwo mieli informację razem z mieszkańcami, mieszkankami Wrocławia. Rzucę panu koło ratunkowe. Ja wiem, że jeszcze jest czas, ale czy Platforma za kilka miesięcy poprze pana prezydenta Sutryka w wyborach samorządowych, gdyby ten zdecydował się walczyć o drugą kadencję? Tak? Nie? Nie wiem. W piątek mamy posiedzenie Rady Regionu Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, że Platforma Obywatelska jest jednym z elementów takim dosyć istotnym Koalicji Obywatelskiej, natomiast mamy też oczywiście partnerów z Nowoczesnej, z Zielonych. Będziemy w tej sprawie na pewno rozmawiali. Którzy nie szczędzą gorzkich słów pod adresem pana prezydenta akurat. Tak. Dzisiaj też mamy spotkanie z naszym partnerem w Koalicji Obywatelskiej, czyli z Zielonymi, z posłanką Małgorzatą Tracz-Naczele. Która też była wczoraj na spotkaniu z panem premierem Tuskiem. I pani posłanka też Jolanta Niezgodzka, posłanka elektka, była wczoraj na spotkaniu. No to wszystkie środowiska, przepraszam, że wchodzę w słowo, które pan wymieniał, wracając do naszej Rady Regionu, nie są fanami pana prezydenta Sutryka i jego działań. Wie pan o tym doskonale. Przyjdzie czas na ocenę również samorządowców i wtedy będziemy podejmować decyzje odnośnie tego, gdzie będziemy wystawiali swoich kandydatów, jak będziemy tworzyli i budowali listy. Natomiast tak jak powiedziałem, panie redaktorze, bo nie skończyłem tej myśli, w piątek mamy posiedzenie Rady Regionu Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Najpierw podsumowanie wyborów, najpierw też takie wewnętrzne rozliczenie, podsumowanie tego, co wyszło, gdzie musimy się poprawić, gdzie mamy jeszcze do odrobienia, na przykład w którym powiecie powinniśmy bardziej popracować. Będzie też spotkanie z szefami poszczególnych struktur powiatowych. Proszę wiedzieć, że będzie zadanie, cel, a później realizacja, ale też ten cel to też będzie oczywiście zwycięstwo w wyborach do powiatów, do sejmiku. To stoi przed nami. Dzisiaj można po tych wynikach wnioskować, że mamy naprawdę duże szanse na to, żeby w sejmiku w przyszłych wyborach, po przyszłych wyborach sejmik rządzić. Jeszcze za chwilę, ale skończmy temat stolicy regionu. Czy Michał Jaros, poseł Michał Jaros, rozważa start w wyborach na prezydenta Wrocławia? Tak? Nie? Nie wiem. Panie redaktorze, tak jak wcześniej powiedziałem, będzie czas na nie tylko podsumowanie, ale też na taki kierunek, który przyjmiemy we wszystkich możliwych miejscach na Dolnym Śląsku. Wrocław jest oczywiście bardzo ważny, dla mnie niezwykle istotny, bo mieszkam tu, żyję, funkcjonuję, jeżdżę tramwajami. Dzisiaj też jechałem z moim synem Ksawerem do szkoły, więc czasami, panie redaktorze, ja akurat w niektórych kwestiach związanych z komunikacją publiczną mam też i dobre zdanie, bo tramwaje z mojego osiedla pana start, jeżdżą. Kończąc natomiast wątek. Wracając do tego, są jeszcze miasta jak Legnica, Świdnica, Głogów, jest oczywiście Bolesławiec, Lubin. O tych miastach będziemy rozmawiali ze względu na to, że tam w tej chwili nie mamy swoich reprezentantów. Mam to na kiedy myśli ja się reprezentantów Platformy Obywatelskiej. Oczywiście. Kiedy ja się muszę z panem umówić tutaj w studiu, żeby pan konkretnie odpowiedział na kiedy te pytania? Kiedy będą decyzje polityczne na poziomie, oczywiście najpierw decyzje. Wie pan, panie redaktorze, to jest tak. Najpierw dyskusja, potem decyzja, a na koniec dyscyplina. 3 razy D. Rozumiem.
I no, 4 razy D, bo jeszcze Dariusz, który chce poznać odpowiedzi na te pytania. Dariusz oczywiście dowie się w swoim oczywiście czasie. Dobrze. Pan redaktor nie tylko, ale wszyscy też to mieszkańcy, mieszkanki Dolnego Śląska dowiedzą się o naszych planach politycznych. Pytanie na koniec, już całkowicie poważnie, bo czas jest ograniczony. Czy to prawda, że niebawem dojdzie do rewolucji w sejmiku i że odwołacie pana przewodniczącego Jarocha? Tak, nie wiem. Naprawdę proszę o konkretną odpowiedź. Tym bardziej, że sesja sejmiku już w ten czwartek, jak dobrze kojarzę. Trzęsienie ziemi na Dolnym Śląsku przed nami dla polityków PiSu. Proszę wierzyć, że sprawy idą w dobrym kierunku. Niczego nie będziemy przyspieszać w sytuacji, której będą nie tylko decyzje, ale przede wszystkim działania. Będziecie państwo wszystko wiedzieć. Poseł Michał Jaros, przewodniczący Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, był gościem Rozmowy Dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia. Dziękuję serdecznie. Rozmowa Dnia Radia Wrocław. Pięknego dnia życzył Dariusz Wieczorkowski.